dzisiejszym odcinku będziemy próbowali nauczyć się kickflipa na fingerboardzie w pół godziny. Czy mi się uda? Oglądajcie! Dobra, słuchajcie, mamy fingerboarda, mamy miejsce do trenowania i będziemy próbowali naszego pierwszego kickflipa w życiu. Naszym zadaniem po prostu będzie wcisnąć dobrze taila. Ja też nie wiem dokładnie, jak to zrobić. Sugerowałem się trochę filmikami z YouTube'a, z jakichś poradników. I po prostu musimy się cofnąć lekko. Niektórzy się cofają, niektórzy nie. No ja na razie będę próbował z cofnięciem, z lekko się cofnąć, po czym przednim palcem będę musiał jakby przesunąć trochę na bok, żeby nasza deska się obróciła wokół własnej osi w ten sposób i musimy wylądować. Więc odkładamy fingerboarda, odkładamy gdzieś kamerę. Tak spontanicznie robię trochę ten odcinek, ale ja wiem, że wy takie spontane lubicie. No i ten nowy obiektyw jest kozacki, nie? Bo mogę mieć tak, a mogę mieć tak i wtedy jest dużo miejsca z tyłu i wszystko jest i wszystko widać. Nawet tego fingerboarda, więc odkładamy w tym momencie. Odkładamy w tym momencie obiektyw i... No i nie tak to miało wyglądać. Włączamy licznik, mamy 30 minut na to, żeby mi wyszedł kickflip. Oglądajcie i zobaczymy, czy się udało. Ponoć łatwiej jest na jakichś wysokościach, więc spróbujemy sobie jeszcze pod takim kątem na rozdrzeweczkę. Ej, rzeczywiście jest łatwiej, no. Znaczy nie wiem, czy wyjdzie, ale... Mamy to. Ładnie wyszło. Jest nawet spoko, ale chyba wolę się uczyć na prostym, szczerze powiedziawszy. Nawet nie było widać jakiejś takiej euforii, bo jakby na jakichś takich skrzywieniach i tak dalej już robiłem, ponoć jest łatwiej. No jest trochę łatwiej, bo po prostu... No lepiej się podrzuca tą deskę, no ale my chcemy się nauczyć na prostym, tak? Więc zaczynamy robić kickflipy. No dobra, jest coraz bliżej, ale dalej mam takie momenty, że kręcę jakieś niestworzone triki, jakieś wiecie, 3-6 flipy i tak dalej. To jest pewnie spowodowane tym, że jeszcze jakby nie umiem za bardzo ćwiczyć tymi paluchami, żeby wiecie, podłapać to wszystko. A ja muszę zrobić tu, o właśnie coś w tym stylu, tylko że to by był jakiś double i w ogóle nie tak to miało wyglądać, nie? Ale było mega blisko w ogóle, więc no bierzemy się do roboty, trzeba katować. Brzydki, ale jest! Pierwszy w życiu kickflip na desce. W sensie na fingerboardzie. Jaram się. Co prawda lądowanie było takie, wiecie, na jedną nogę, na jednego palucha, coś w tym stylu. Ale pierwszy w życiu! Yo, próbujemy pobić to i spróbujemy zrobić lepszego. Ale czyścio. Nie wierzę w to. Mamy to. Udało się. W pół godzinki? No,
chyba nawet krócej. Nawet krócej, chyba tak 20 parę minut. Nie jestem pewien, bo jeszcze nie mam licznika, ale wiem, że pół godziny na pewno nie minęło, więc jestem mega zajarany. I zaraz przejdziemy do podsumowania, co najbardziej mi pomogło przy nauce kickflipa i wszystko wam opowiem. Ale najpierw spróbuję zrobić jeszcze kilka razy, żeby nie było, że wyszedł mi ten kickflip fartem. Prawie wyszło. No nie jest to takie łatwe jak się wydaje. Ale wyszedł teraz piękny. Widzieliście to? Ale to był kozak. Ej, nie no, ogólnie to się mega jaram, nie? Fajne, kurde. Fajnie, że w końcu zaczynają wychodzić te flipy i tym pięknym, miłym akcentem możemy skończyć tego vloga. Kozacko. W następnym odcinku będziemy testować i porównywać dwa różne fingerboardy, także subskrybujcie ten kanał, ponieważ no, chyba chcecie tego, nie? No. I do zobaczyska już wkrótce, a ja się jaram, bo wykonaliśmy challenge. Także jak coś, to wybierajcie kolejne triki, których powinienem się nauczyć. No i oczywiście nie zaprzestanę na tym kickflipie, bo wiadomo, trzeba ich robić więcej, żeby wychodziły częściej, a nie kilka razy, no nie wiem, powiedzmy łącznie godzinkę. Ale ważne, że wyrobiliśmy się w czasie i zrobiliśmy je w pół godziny. Także jaram się mega i do zobaczyska, wariaty.